Usiądźcie wygodnie, zatrzymuję na chwilę mrze świętą. Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo bombowa. W tej Ewangelii zanurzam Was wszystkich i to, co się dzieje w tej chwili. Nie twórzcie się, posłyszycie o wojnach i przewrotach. Na Ukrainie wojna, na Bliskim Wschodzie wojna, w Afryce wojna. Wszędzie się do wojny sposobią. Chińczycy wysłali tysiące żołnierzy do przećwiczenia na realnym polu bitwy. Oni są podzielcy. Korea Południowa wysłała kilka tysięcy żołnierzy. Prowokują cały czas Iran, żeby zacząć wojnę. Żydzi ich prowokują bezczelnie, dzieci. To jest coś nieprawdopodobnego, by zaatakowali. Na dniach albo już poleciał do Stanów Zjednoczonych pan prezydent Duda. Jeszcze nie mają prezydenta. Za przysięzienie jest w styczniu, a on już obraduje z Trumpem. Co to znaczy? Zrobią tu wojnę i Polskę wciągną do wojny. Bo trzeba rozumieć diabe, diabelskość Amerykanów. Znaczy nie Amerykanów, państwa amerykańskiego. Bo ono jest przejęte i ono się zachowuje tak, jak są Żydzi. Amerykanie zawsze zrobią wojnę. Korea Południowa... Wietnam, Afganistan, Irak, teraz zrobią wojnę w Polsce na naszych oczach. Zrobią wojnę w Polsce, bo nasz już tam poleciał. To najpierw musi się stać, ale zaraz nie nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. Wam się urabia już opinię publiczną. Że Polska ma prawo zeszczeliwać rosyjskie rakiety nad Ukrainą. No pomyślcie, jakim prawem. No niech sąsiad grandzi na moim, bo są z drugim, to on będzie moim przyjacielem. Dzieci jak was urabiają, jaki to jest bandytyzm poli polityczny i trzecia próba zamordowania narodu polskiego. Pierwsza to była pierwsza wojna światowa. W bitwie pod Tannenbergiem. Kiedy armia Samsonowa została 200 tysięcy ludzi wziętych do niewoli, większość to byli Polacy. Wszyscy posłuchali Domowskiego i poszli na pusty wschodnie na wojnę. Tego wam nie mówi. Dwie armie były obsadzone Polakami. Niemcy do dziś to ogłaszają, że to był rewanż za Grunwald. I teraz chcą przygotować trzecie, drugie wyrznięcie Polaków, to była druga wojna światowa 6 milionów. A teraz to w biały dzień przy waszych pełnych żołądkach uczynić ten mechanizm. Będą silne trzęsienia ziemi. Dzieci, ostatnio jak była powódź w Walencji, bo to mi tutaj podpowiedzieli, 300 ludzi zginęło w Hiszpanii. 300 ludzi kapujecie? Wiecie, jaka była parę tygodni temu powódź na południu Polski, Dolny Śląsk. To macie, wszystko się na naszych oczach dzieje. Miejscami głód i zaraza ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. To przed nami, bo Pan mówi. Lecz przed tym wszystkim, czyli tymi wojnami, z orędzi Pana Boga wiemy, że narody już kipią i wykipią jak mleko. Komuś zależy na ogromne jadce. Dlatego jesteście im niewygodni bardzo temu systemowi. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce. Jak czytałem po łacinie ten tekst, już rozumiiałem, będzie kazanie nieprawdopodobne, nieprawdopodobne dzisiaj. Lecz przed tym wszystkim, czyli wojnami, wietrzyciwiami, podniosą na was ręce i będą was prześladować. Jeszcze. Będzie wielkie prześladowanie Kościoła katolickiego. Dzieci ono jest. Synodalność jest to jedno z największych prześladowań Kościoła katolickiego. W Biały Dzień gratuluję Watykanowi wysłania na Warszawę arcybiskupa katowickiego Galbasa. Dzieci ten umie służyć. Więcej wam nie mówię. Perfekcyjna wojna z Kościołem katolickim. Będą Was prześladować. Wydadzą Was do synagog. Jesteście prześladowani w swoich parafiach. Do więzień. Kilku naszych rycerzy siedzi, siedzi dzieci w więzieniu. Widzicie za co? No bo bronią praw kobiety i udowadniają, że ponoć molestował swoje dzieci. Te baba pije grandzi. Tego nikt nie uwzględnia. Z... Z, zrujnowała cały majątek, a on widok siedzi w więzieniu. Kapujecie? I on jest winny. To się dziś dokonuje na waszych. Z powodu mego imienia będą was wlec do królów i na, namiestników, dzieci. C, c, ile ja już miałem sądu z tego tytułu? Na każdym sądzie, gdzie jest mój rycerz, pada nazwisko Natanek, i przyczyną wszystkiego jest ksiądz Natanek. Wy nie znacie mojego dramatu, moich krzyży. Moje nazwisko jest sądzone na dziesiąt, dziesiątkach sądów Rzeczpospolitej. I wszystko przyczyną należy do sekty. Gdyby nie był w sekcie, małżeństwo by wytrwało. Nie byłoby żadnych kom, kom, kłopotów, niczego nie było. Jest w sekcie. Dzieci jesteście bohaterami tych zdarzeń. Będzie to dla Was sposobność składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nic nie obmyślać naprzód swojej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość. Dzieci, jak miałem sąd, przychodzi mi dokument, mam cztery tygodnie napisać obronę. Ja się skupiałem. Przecież... Wiecie, jak wrzeszczała pani prokurator, adwokatka wrzeszczała, jak zacząłem usta otwierać, jakim prawem tak mówię? To ja wypowiedziałem, ale jakim prawem? Przecież ja nie, nie zabiłem kogoś bronami, tylko słowem ponoć. No to muszę się słowem bronić. Dzieci zjedliby mnie! Zjedliby mnie! I pan przychodzi do pani Agnieszki i mówi: Dziecko drogie, muszę przyjść z obroną do mojego ukochanego syna i dyktuję orędzia o in vitro. Gdyby nie było tych orędzi, nie miałbym motywacji do napisania książki. W cztery tygodnie napisałem 400 stron. Dzieci wiecie, jak pracowaliśmy? Dzień i noc. Napisz za cztery tygodnie, nie mając nic, książkę. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z Waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice, bracia, krewni, przyjaciele. Dzieci, doświadczacie to wszystko. Najpierw jest to, a później dramat. Z mego imienia, z powodu mego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Czy to rozumiecie? To się wszystko dziś wypełnia, ale włos z głowy wam nie zginie. Orędzie, które usłyszałem 12 lat temu, nic ci nie zrobią, trwa nade mną. Ale Bóg nie oszczędza. W piątek przyszło rekordowa ilość 13 pism urzędowych. Nic ci nie zrobią. Dzieci, po tym zjawisku będzie. Powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się zjawiska. Straszne. I wielkie znaki na niebie. Wy się przygotujcie na ten czas. Kadzidła, świece ocalenia, co macie poświęcone. I jeszcze kupcie sobie wino. Że kiedy przeżyjecie to wszystko, siądziemy przy ognisku. I nie tylko na intronizację, ale po tych wojnach, kto przeżyje, wyciągniemy królewskie wino. Dzieci, o tym wszystkim wiedzieliśmy. Amen.